Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiemy o uczuciach. Opowiemy, jak tworzę moich bohaterów, moje postaci, czy mają swoje odzwierciedlenie w prawdziwym życiu, czy powstały tylko w mojej głowie. Witam Was serdecznie, Wioleta Piasecka. Zaczynamy? Zaczynamy. Moi drodzy, nie nagrywamy dzisiaj w plenerze. Po raz pierwszy witam Was w moim mieszkanku, w zielonym pokoju, w którym powstała znakomita większość moich książek. Do tej pory, jak wiecie, tworzyłam książki dla dzieci, ale moim wielkim marzeniem od pewnego czasu stało się stworzenie książki dla dorosłych. Wszystko zaczęło się od pomysłu. Pewnego dnia usłyszałam historię, gdzie w XXI wieku ktoś dostał prezent, żeby się rozstać ze swoją wielką miłością. Był to prezent od rodziców. Wydało mi się to tak nieprawdopodobne, że od razu ułożyłam sobie w głowie cały scenariusz powieści na ten temat. Ona dojrzewała we mnie dość długo, dojrzewała 2 lata i największą bolączką było to, czy skupić się tylko na jednej osobie, na osobie Natalii, czy wzorem innych współczesnych powieści stworzyć kilka postaci. Dla tej powieści poszłam na kurs Maszyna do pisania i tam poradzono mi, żebym ciągnęła postać nie tylko głównej bohaterki Natalki, ale również bohaterki Magdy, ponieważ jej historia też była bardzo ciekawa, podobała się wszystkim na kursie, a już sama od siebie dodałam Zuzannę. Czyli 3 przyjaciółki rozpoczynają dorosłe życie. 2 z dziewcząt właśnie skończyły studia, 3. dziewczyna rzuciła studia już na 1. roku, ale przyjaźń pozostała. Zacznę od Natalki. Natalka jest dziewczyną troszeczkę skrzywdzoną przez los, ma tak zwane DDA, czyli jeśli ktoś nie wie, to jest takie dorosłe dziecko alkoholika lub to jest dziecko porzucone. Ona jest porzucona przez mamę, mamy nie zna, nigdy nie znała. Dużo czytałam na ten temat do książki i Natalka jest wychowywana tylko przez ojca i zaczynam książkę, kiedy ona cieszy się z dyplomu, cieszy się, że będzie mogła rozpocząć samodzielne życie, ponieważ z ojcem jej stosunki nie układają się zbyt dobrze. Natomiast jest bardzo zakochana. Zakochana jest, można powiedzieć, w księciu z bajki, współczesnym, w bardzo zamożnym koledze ze studiów. Jego rodzice mają sieć delikatesów i stoją przed dylematem podpisania wielkiego kontraktu, wejścia w produkcję. No i Marek w związku z tym ma też pewne plany w stosunku do Natalii. Zaczynam książkę tym, że Marek przychodzi do kawiarni z pięknym pudełkiem atłasowym, w którym zapewne jest pierścionek zaręczynowy. Natalka na ten wieczór pożyczyła cudowną, czerwoną suknię od Zuzanny, od swojej najlepszej przyjaciółki. I kiedy Marek klęka w kawiarni, staje się coś takiego, nie powiem, nikt ode mnie więcej nie wyciągnie na temat Marka i Natalii. Kiedy na kursie czytałam fragment tej powieści, bo każdy z nas był oceniany, to było nas tam 6 już takich pisarzy z dorobkiem. Każdy prosił mnie, żebym czytała dalej, żebym na następne zajęcia. Każdy miał zrobić jakąś opowieść, jakieś opowiadanie w związku z tematem, który akurat przerabialiśmy. A ja miałam za każdym razem pisać dalszy ciąg swojej powieści. I jak przyszłam na kurs, na następne spotkanie, każdy prosił mnie, żebym czytała im co dalej. W jednym ze spotkań na kursie mieliśmy stworzyć scenę seksu. I właśnie ta scena seksu u mnie jest między Natalką a Markiem. I przyznam się, że dziennikarz z Dziennika Bałtyckiego, który również był na kursie dla zaawansowanych pisarzy, musiałam przeczytać na głos tą scenę seksu, wszyscy zamarli, ja też, czekając na ocenę.
I dziennikarz Dziennika Bałtyckiego powiedział mi, że bardzo mi serdecznie gratuluje, że jedynie taką na równi ze mną dobrą scenę seksu czytał w książce Mario Puzo Ojciec Chrzestny. No o to przyznam szczerze, to był bardzo wielki komplement. Także postać Marii, Natalki i Marka jest wiodącą postacią w mojej powieści. Druga para to para Magdy Dobrzyńskiej i Karola Widłaka. Magda rzuciła studia dla Karola, była na dziennikarstwie. Jest postacią skromną, bardzo spokojną, cichą. Ma wspaniałych rodziców. Jej rodzice prowadzą warsztat samochodowy, taki przydomowy. Mama już jest na emeryturze i pewnego dnia przychodzi do pracy do ojca Magdy, pana Tadeusza. Przychodzi młody, zdolny, krzepki, zadziorny, pyskaty, młody człowiek, właśnie Karol Widłak. Magda zakochuje się w nim bez pamięci, natomiast Karol nie stroni od piwa. Karol lubi imprezy, a przede wszystkim lubi być w centrum uwagi, lubi być duszą towarzystwa. Tak naprawdę tylko przy Magdzie jest sobą. Ale co to znaczy, żeby być sobą? No właśnie, tu zaczynają się schody. Czy Karol okaże się warty tego, żeby dla niego, dla tej wielkiej miłości rzucić studia? Czy Magda wróci na uczelnię? Nie powiem, nie zdradzę. I ostatnia z przyjaciółek, Zuzanna. Zuzanna Nowicka pochodzi z małej miejscowości, z takiej malutkiej miejscowości, gdzie wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Od razu po gimnazjum wyrusza do wielkiego miasta. Nie mówię, co to za miasto, ponieważ nie chcę, żeby akcja toczyła się w konkretnym mieście, żeby tylko jedni mieszkańcy myśleli o tym, czuli się wyróżnieni. W pierwszej mojej powieści pozwólcie, że miasto będzie bez nazwy. Ale ja wiem, co to za miasto. Ulice i wszystkie budynki w tym mieście rzeczywiście są. Jeżeli ktoś będzie chciał prześledzić, to na pewno odkryje, co to jest za miejscowość. To też będzie mogła być dla Was zagadka. Może nawet zrobimy konkurs kiedyś na ten temat. Zuzanna marzy o jednym. Chce zostać modelką. Ma ku temu predyspozycję. Jest wysoka, bardzo szczupła. Ma cudowne, ciemne włosy. Bardzo o siebie dba. Potrafi zadłużyć się i każdą złotówkę wydać na zabiegi pielęgnacyjne. O urodzie wie wszystko. Jest miłośniczką piękna. Wszyscy we wsi jej mówią, że żeby dostać się do tego świata celebrytów, do tego zamkniętego świata, na pewno będzie musiała przespać się z niejednym sponsorem, że na pewno droga do takiej kariery wiedzie przez łóżko, ale czy to prawda? Słuchajcie, nie wiem, nie zdradzę. Oczywiście wszystkie postacie są wymyślone, ale postacie są wymyślone. Żadna z tych postaci nie ma odzwierciedlenia w życiu prawdziwym. Ale wyobraźcie sobie, że w pokoju syna, który teraz sobie zawłaszczyłam dla swoich potrzeb, jeszcze może nie zrobiłam remontu, bo wiadomo, wydatki z weselem, z prezentem ślubnym i były ogromne, więc na razie na remont nie ma, ale gdy przystosuję sobie pokój już na swoje potrzeby pisarskie, to tam będziemy nagrywać filmiki. Zrobię sobie tak jak sobie wyobrażam pokój pisarza. To będzie mój pierwszy pokój pisarski, bo do tej pory albo tu właśnie w zielonym pokoju w salonie powstawały książki, albo w mojej małej kuchni, która też domaga się remontu, więc na razie nie będziemy tam kręcić. No chyba, że jakieś ciasto zrobimy. Ja nie mam zdolności do ciasta, chociaż ostatnio kilka ciast mi wyszło, to w ramach na przykład bonusu w sobotę będziemy tam od czasu do czasu piec jakieś ciasto, żeby ładnie w domu pachniało wanilią i cynamonem. Wanilią i cynamonem zawsze pachną włosy Natalii. Słuchajcie, o moich postaciach wiem wszystko. Wiem, jakiej słuchają muzyki, wiem, co lubią, nawet nie wiem, czy wszystkie cechy charakteru, wszystkie ich blizny, wszystkie ich tatuaże, czy wystąpią w książce, ale żeby zżyć się z tymi postaciami, ja zrobiłam sobie takie kwestionariusze osobowe
i trzymam się ściśle tych kwestionariuszy. Na przykład, czy Marek ma bliznę na prawym oku, czy na lewym, jak już się napisało 150 czy 160 stron, to ciężko potem wracać. O Matko Święta, na którym oku on miał bliznę? Albo jakiego zespołu najbardziej lubi słuchać Zuzanna? Albo czy Zuzanna słodzi, czy nie słodzi? No wiadomo, Zuzanna, a nie, nie powiem, czy słodzi, czy nie słodzi, jak sobie poradziła ze swoimi słabostkami, jak trzyma dietę, bo przecież stara się, bardzo się stara. Słuchajcie, ale do tego stopnia zżyłam się z moimi postaciami, że w pokoju właśnie, który przystosuję sobie na pokój pisarski, przez długi czas wisiały zdjęcia moich postaci. Wyszukałam sobie w internecie nieznane mi osoby w ogóle i takie, które by najbardziej odpowiadały bohaterom moich książek. I słuchajcie, przez długo, długo, długo na takiej tablicy korkowej wisiały zdjęcia postaci. W końcu jak ten się wyprowadzał i tam te tablice ściągnęliśmy, to i postaci zdjęłam z tych tablic. Ale każdy, kto do mnie przychodził, to mówił, a kto już był wtajemniczony w moją książkę, to mówił, to jest na pewno Magda. Na pewno to jest Magda, przecież taka cicha, skromna myszka musi tak wyglądać. To jest Zuzanna. Słuchajcie, postać Zuzanny jest bardzo ciekawa. Nawet martwię się tym, że czytelnicy będą przewijać, gdzie znowuż wystąpi Zuzanna. Ponieważ życie Zuzanny, życie celebrytki obfituje w dość niespodziewane wydarzenia. Na dodatek Zuzanna nawiąże romans z pewnym mężczyzną. Dla niej samej to będzie romans niespodziewany. Ona po prostu zostanie w ten romans wplątana, ale ten mężczyzna będzie miał polityczne hobby. Będzie chciał zostać politykiem, wkroczyć właściwie na drogę polityki, bo nie on sam. Będzie sterował z tyłu za plecami, ale w związku z tym wszyscy wiemy, że polityka jest brutalna. Ja na polityce akurat, no nie powiem, że się nie znam. Kiedyś dużo czytałam na ten temat, teraz nie chcę. Nie chcę się tym zajmować, bo nie chcę, jestem raczej po środku, nie jestem ani z prawej, ani z lewej strony, więc nie chcę się zagłębiać. Ale wiem, że polityka, zdaje sobie sprawę, że polityka jest brutalna i w związku z tym Zuzanna niechcąco wdepnie w ten świat polityki. Dziś właśnie skończyłam rozdział, gdzie Zuzanna miała kłopoty związane właśnie z polityką i moja mama, którą zaprosiłam dzisiaj na śniadanie i czytałam jej dwa rozdziały, bo dzisiaj do 5 rano czytałam książkę, pisałam książkę i moja mama powiedziała, matko, dziecko, ja nawet nie wiedziałam, że ty masz w głowie takie pomysły. I tak jej się podobało, oczywiście, kiedy będzie następny rozdział, kiedy będzie następny? Jutro. Przyznam szczerze, że dopóki nie mam spotkań, chcę wykorzystać ten czas, bo już za kilka dni rozpoczynam trasę spotkań autorskich i wiadomo, że już na pisanie będzie mniej czasu. W dodatku przyjęłam zlecenie na napisanie scenariusza teatralnego, więc muszę dzielić książkę o miłości, moją obyczajówkę, z którą jestem no tak zżyta, że chyba bardziej się nie da. Chyba każdy pisarz jest tak zżyty ze swoją pierwszą książką. A muszę dzielić pomiędzy Piękną i Bestię, bo będę właśnie pisała do niej scenariusz, no i moją powieść. A niedługo jeszcze zaczną się właśnie wyjazdy. Czekam na nie, bo lubię spotkania z czytelnikami. Wszystkie spotkania w tym roku rozpoczynam na Mazowszu. I przepraszam, jeszcze jedną we wrześniu mam na Wielkopolsce. Więc będę musiała również się przygotowywać do tych spotkań. Moi drodzy, subskrybujcie, czytajcie, czekajcie na moją powieść, możecie zadawać pytania. Jeżeli będziecie bardzo pragnęli, to być może ktoś z Was będzie mógł wpłynąć na losy bohaterów. Będę Wam opowiadała o tej książce, a tymczasem, jak zawsze, na końcu naszego spotkania bonus. Bonus, oczywiście, co mnie spotkało w moim pisarskim świecie. W moim pisarskim świecie zdarzyło się to, że czekam na 7 września na sztukę Kot w butach, która będzie zagrana na Targówku. Mam taką cichą nadzieję, że ktoś nagra, że prześle mi chociaż kilka zdjęć lub krótkich filmików z tego wydarzenia. Będę mogła puścić na swoim kanale, czy zamieścić na Facebooku, czy na Instagramie. Zadzwoniła do mnie
biblioteka z Pszczółek wczoraj poprosiła o spotkanie. Zadzwoniła do mnie biblioteka z Odolanowa, jak również z małej miejscowości Sośnie. Byłam już tam. Panie były bardzo zmartwione, że już nie występuję w stroju wróżki. No ale już od 2 lat nie jestem tą wróżką. Co jeszcze się zdarzyło? Oczywiście skończyłam rozdział swojej powieści, a nawet dzisiejszej nocy napisałam 2. To bardzo duży wysiłek napisać 2 rozdziały. Nie piszę tak, żeby na przykład pisać tylko wyłącznie o Natalii, a potem tylko wyłącznie o Zuzannie. Piszę na przemian o swoich bohaterach, bo chcę, żeby każdy z bohaterów łączył się wzajemnie, żeby ich tam łączyły różne wątki. Moi drodzy, cóż więcej? Chyba to wszystko, ale to i tak dużo jak na mnie. No i przede wszystkim dziękuję za oglądalność, dziękuję za 50 subskrypcji. Bardzo mnie to cieszy, bo oglądam inne kanały i wiem, że trudno jest rozkręcić kanał na YouTubie, jak trudno w ogóle rozkręcić media społecznościowe. Dopiero się o tym przekonałam. Z natury jestem nieśmiałą osobą, ale jestem gadułą. Moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Dziękuję serdecznie. Za oknem pada deszcz, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka odcinków nakręcimy w plenerze. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.